to tak naprawdę, kiedy ja już zobaczyłam, że coraz fajniej się to rozwija, już mam po prostu kilka już grup swoich, kilka swoich dzieci w grupach, no to nagle wszystko się zamknęło, więc to też było dla mnie trudne, że już zaczęło się układać i nagle stop, muszę przestać to po prostu robić na kilka miesięcy. Natomiast te wszystkie działania, które właśnie inni widzą w mediach społecznościowych, to jest właśnie ta sprzedaż, czyli okazało się, że to, że właśnie czasami coś opowiadam na Instagramie, czy pokazuję, jak wyglądają zajęcia, czy montuję rolki na Instagramie, to jest właśnie sprzedawanie tego mojego produktu, co się tak naprawdę było wypadkową dla mnie, bo lubiłam media społecznościowe, lubiłam to robić, a potem się okazało, że dzięki temu po prostu tych dzieci jest coraz więcej. Stałym elementem są na pewno pomysły na ćwiczenia, co jest dla mnie łatwe, więc dla mnie przygotowanie po prostu pliku z ponad... które liczy 200 ćwiczeń, jest z dużą łatwością go przygotowuje, ale też z tego co widzę, instruktorzy, instruktorki bardzo lubią obserwować, jak ktoś inny prowadzi zajęcia, bo jest to dla nich bardzo inspirujące. Partnerem odcinka jest nowa era zarządzania. Pożegnaj papierowe rozwiązania. Lupo System to narzędzie do zarządzania zajęciami, obozami, półkoloniami i eventami. Sprawdź sam luposystem.com. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Pływackiego Biznesu. Na początku chciałam Wam, kochani, bardzo podziękować, że jesteście z nami. Kanał się rozrasta, jest nas coraz więcej, więc zapraszam Was do tego, żeby subskrybować i być na bieżąco z wszystkimi odcinkami. I zapraszam również na nasz Instagram, Pływacki Biznes, bo wprowadziliśmy nowość, gdzie Wy również razem ze mną możecie współtworzyć kanał i od najbliższych odcinków zadawać pytania naszym gościom. Więc tam będziemy po troszce zdradzać, z kim będziemy rozmawiać i no, zapraszam Was serdecznie właśnie do tego, żeby pogłówkować nad tematem naszej najbliższej rozmowy. A dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o takim temacie, wydaje mi się, bardzo trendy, bo coraz mocniej popularne w Polsce staje się pływanie niemowląt. I dzisiaj pozwoliłam sobie zaprosić specjalistkę, ekspertkę w tej dziedzinie, Dominikę Sawinę. Witam Cię, Dominika, serdecznie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja też się bardzo cieszę, bo Dominika nie jest z Warszawy, tylko przyjechała do nas z Torunia, gdzie prowadzi swoją szkołę pływania Pływające Brzdące. I bardzo mocno chciałabym też podkreślić, że robi dużo dobrego dla środowiska, bo prowadzisz bardzo fajny profil na Instagramie, gdzie inspirujesz właśnie środowisko w zakresie pływania niemowląt, wstawiasz tam swoje pomysły, pokazujesz od zaplecza, jak to u Was wygląda. No i dzisiaj chciałabym właśnie w tym temacie porozmawiać, ale również porozmawiać od takiej strony biznesowej, jak to u Ciebie wygląda, jak sobie radzisz z poukładaniem tak naprawdę tych wszystkich rzeczy, żeby to funkcjonowało tak, jak sobie marzysz. Ale zanim przejdziemy do konkretów, ja przygotowałam 5 pytań rozgrzewkowych, o których w późniejszym momencie będziemy sobie zaczepiać i rozwijać. Ostatnio wprowadziliśmy też już taką formę, więc ja zadaję szybkie pytanie, ty szybką odpowiedź, co ci przyjdzie do głowy. Moja droga, to startujemy. Jestem gotowa. Pierwsze pytanie. Twoje 3 wartości. Trzy wartości. Odpowiedzialność, szacunek, uśmiech. Marzenie największe. Swoje przedszkole z basenem. O! Super, to na pewno rozwiniemy. Największy sukces do tej pory. Szkolenie instruktorów, które już udało mi się zorganizować. No, to świeża sprawa. Tak. Największa porażka. Myślę, że pierwszy rok prowadzenia działalności. Było tam sporo lekcji do odrobienia. Tak, błędów, dokładnie. I twój idol albo osoba, którą się inspirujesz na co dzień? Rodzice, zdecydowanie.
Super. Dobrze, to my sobie rozwiniemy te wszystkie rzeczy, ale może zaczniemy od tego, skąd w ogóle u ciebie pomysł na pływanie niemowląt. Czy ty pochodzisz z pływackiej rodziny? Jaka jest twoja historia? W ogóle nie mam historii pływackiej. Nikt w mojej rodzinie nie ma takiej przeszłości. Wszystko jak w moim życiu, także pływanie niemowląt było bardzo spontaniczne. Po prostu na jednym z wykładów, jak studiowałam właśnie pedagogikę, przyszła osoba, która organizowała kurs pływania niemowląt właśnie małych dzieci w Bydgoszczy i zapytała, jaki to kierunek, i jak usłyszałaś pedagogika, to właśnie mocno zachęcała. I ja wcześniej to nawet nie widziałam na własne oczy pływania niemowląt. Naprawdę, nigdy się tym nie interesowałam. Po prostu jako dziecko tata ze mną jeździł na basen, nauczyłam się pływać i to wszystko. I wtedy zapalił mi się taki pomysł właśnie w głowie. Ja już po prostu zobaczyłam wszystko, to jak chcę właśnie, żeby to wyglądało, jakie to jest wartościowe, fajne i jak bardzo chciałabym to robić. W kilka dni, bo dosłownie musiałam w kilka dni podjąć decyzję, czy właśnie zapisuję się na kurs. Był on bardzo kosztowny, więc to też było trudne w podjęciu decyzji. Ale zdecydowałam się, że robię to. Właśnie przez weekend zrobiłam szybki research w ogóle, jakie są firmy w okolicy, w ogóle kto to robi, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja z wynajmem torów na przykład na basenach. No i stwierdziłam, że idę na kurs. Po tym kursie bardzo zakochałam się w całej w ogóle, w tej misji, jak to wygląda, jaka to jest właśnie bliskość z rodzicem. Stwierdziłam, że będę to robić. No i parę miesięcy później zaczęłam prowadzić właśnie zajęcia dla małych dzieci i niemowląt. A ile lat temu to było? To był ponad 5 lat temu. Od 5 lat powstały pływające brzdące. Tak. No i jak się rozwijały na przestrzeni tych 5 lat? Początki były bardzo, bardzo powolny był ten rozwój, bo ja jestem taka bardzo optymistycznie podchodzę do życia i myślałam, że to będzie takie wow, dobra, jakoś to będzie, po prostu idę w to i po prostu jakoś to wszystko się ułoży. No ale początki były bardzo trudne. Tak naprawdę powoli zyskiwałam właśnie dzieci, powoli się właśnie miasto też i okolice dowiadywały, że w ogóle jestem, istnieję. No... Też warto wspomnieć, że na moje początki też był taki moment, że po prostu zamknęliśmy się w domach i zamknęły się baseny. To tak naprawdę, kiedy ja już zobaczyłam, że coraz fajniej się to rozwija, już mam po prostu kilka już grup swoich, kilka swoich dzieci w grupach, no to nagle wszystko się zamknęło, więc to też było dla mnie trudne, że już zaczęło się układać i nagle... Stop, muszę przestać to po prostu robić na kilka miesięcy. Natomiast jak wszystko się otworzyło po tych paru miesiącach, to można powiedzieć, że był po prostu boom. I nagle to tak spłynęło na mnie, nagle zatrudniłam osoby, dodatkowe instruktorki i wtedy to już po prostu jakoś poszło. Czyli przez okres pandemii faktycznie twoja działalność była wstrzymana. Tak, dokładnie. A przed pandemią radziłaś sobie sama, czy już miałaś jakiś zespół? Nie, robiłam to sama. Dobra, Dominika, a powiedz mi, bo wspomniałaś w pierwszych 5 pytaniach o porażce, no to o tym pierwszym roku, to jakbyśmy mogli coś więcej opowiedzieć z perspektywy czasu, co uważasz, że tam można było zrobić lepiej? O, wszystko. To od czego zacząć? Bo w pytaniach od naszych obserwatorów pojawiły się również takie kwestie. Miałam w sumie powiedzieć o tym na końcu, ale teraz fajnie nam się to przeplata. Jak faktycznie zacząć tą przygodę i stwierdzić, no ty byłaś entuzjastycznie nastawiona od razu. Kierunek też pewnie pomógł ci podjąć tą decyzję, jeśli chodzi o grupę docelową. Tak. Ale od strony takiej organizacyjnej, zarządzania, no to z czym tam się mierzyłaś? Mierzyłam się na pewno z dużym ZUS-em od samego początku działalności, bo już wcześniej miałam założoną działalność gospodarczą, więc ten okres takiej ochrony i takiego delikatnego traktowania na pewno mnie ominął. Myślę, że to było takie dosyć kluczowe, bo na tamten moment 1500 zł po prostu co miesiąc było bardzo dużym wydatkiem. Więc na pewno co bym zmieniła?
to właśnie ktoś z naszych z obserwujących zaproponował, że czy można zaczynać na przykład prowadząc takie lekcje dla rodziny, znajomych i właśnie myślę, że to jest dobry kierunek, dlatego że dobrze jest wprawić się w tym, co się robi, bo po kursie, po jednym kursie na pewno nie czułam się ani pewna siebie w tym, co robię, w tym, jak to wygląda tak naprawdę na basenie, na bieżąco. W każdej sekundzie mierzyłam się z jakimiś takimi nowymi rzeczami dla mnie, jakimiś nowymi wyzwaniami. Też, no jak dobrze wiemy, na studiach też nikt nie uczy nas, co zrobić, jak dziecko płacze. Takie naprawdę prozaiczne kwestie. Więc na pewno bym bardziej się oswajała z tym swoim warsztatem i pracy jako instruktor. Właśnie proponując na przykład darmowe lekcje, po prostu, nie wiem, ogłosić się na grupie jakichś rodziców w danym mieście i że poprowadzę na przykład jakieś bezpłatne lekcje, żeby się wprawić w tym, zobaczyć, jak to wygląda, a nie na głęboką wodę się wskakiwać tak naprawdę z iluś tam metrów. No to tutaj chodzi o swój warsztat, ale też właśnie o tą stronę, którą warto podkreślić, że zaczynasz być widoczna w ogóle, że coś takiego organizujesz, więc takie darmowe lekcje są fajnym przykładem, jak już zbudować sobie grupę odbiorców. Tak, tak. I wcześniej na pewno też bym zaczęła nad budowaniem marki osobistej, bo ja po prostu weszłam i mówię, jestem, a nikt mnie nie znał, nikt o mnie nie słyszał. Oczywiście nadrobiłam to później bardzo szybko swoją osobowością i swoim uśmiechem, który mnie wyróżniał w mieście. Natomiast no, ten początek, zanim po prostu się inni dowiedzą, trwa bardzo długo i ja tego nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy z tego. Na pewno to bym zmieniła, że dłużej bym się przygotowywała po prostu do takiej poważnej, poważnego ruchu, jak założenie działalności i tutaj wynajmu torów, no bo to też jest potem kwestia, że zobowiązujesz się na wynajęcie torów i potem no, trzeba je utrzymać i trzeba za nie płacić. Więc na pewno bym zaczęła tak bardziej delikatnie, czyli wprawianiu się, proponowaniu właśnie, że poprowadzę taką lekcję dla znajomych, dla rodziny, czy po prostu, żeby miasto, rodzice w mieście mnie usłyszeli, zobaczyli. A skąd decyzja, że ty przychodzisz od razu, jakby po ukończeniu kursu, na własną działalność? Nie chodziło ci po głowie gdzieś, żeby zdobyć doświadczenie, ale w innym podmiocie? Był taki pomysł, natomiast... system szkoleń, który na tamten moment był w jakichś tam firmach, które były koło mnie, system szkoleń czy wynagrodzeń nie był dla mnie satysfakcjonujący. Ja teraz sama wiem, że szkolenie nowych pracowników trwa bardzo długo, ale uważam, że już na tym etapie też należy się jakieś godziwe wynagrodzenie po prostu, a z tym bywało różnie. A dzisiaj jak sama podchodzisz do tego, do tej sprawy włączenia nowych ludzi do swojego zespołu? O, to mogłabym godzinami o tym mówić sobie, bo uwielbiam ten temat, bo już którąś osobę wdrażam właśnie do pływających brzdąców. Przede wszystkim sama rekrutacja jest wieloetapowa. Myślałam, że ostatnio właśnie na początku tego roku robiłam rekrutację. Myślałam, że zamknę się w 3 etapach, a tych etapów tak naprawdę było 6-7 w przypadku niektórych osób. Czy mam opowiedzieć właśnie, jak wyglądało? Pokrótce, może nie godzinami. To szybko. Na początku była ankieta, przygotowałam sobie kilka pytań, które pozwoliłyby mi trochę poznać daną osobę, ale też, żebym wiedziała, czy ta osoba po prostu pasuje do mojej osobowości, czy też właśnie struktury. Na podstawie ankiet wyłoniłam kilka osób, z którymi chciałam się spotkać, porozmawiać, żeby je poznać, poczuć energię, czy mamy ze sobą flow. Następnie było zadanie do wykonania, czyli prowadzenie części zajęć, gdzie mogłam sprawdzić po prostu, jak czy kogoś nie zgniecie też stres i ta odpowiedzialność i obciążenie, żeby być liderem w grupie. Następnie znowu rozmawiałam z kandydatkami, bo akurat same kobiety się zgłosiły. I chyba jeszcze ponownie było jakieś, jak dobrze pamiętam, jeszcze jedno zadanie do wykonania, bo nie byłam pewna. Po tych paru spotkaniach myślę, że to jest szczególnie po samej rozmowie tak naprawdę nie mogłam powiedzieć, czy ktoś dobrze się w tym czuje, bo też chciałam sprawdzić, czy chciałam się dowiedzieć, czy dana osoba się w tym czuje, bo to, czy ja kogoś widzę w tym, też nie wystarczało mi. Chciałam, żeby ta osoba dobrze się w tym czuła, żeby jakby też pokochała to tak, jak ja pokochałam to na początku. No i jak ci idzie?
Tak ogólnie. Znaczy, może nie mi to oceniać, bardziej posiłkuję się tym, co piszą do mnie albo osoby z miasta, które mnie znają, albo rodzina, czy osoby, no teraz już w sumie z całej Polski, którzy nawet przyjeżdżają do mnie na szkolenia. No, mówią same dobre rzeczy. Ja troszeczkę nadal w to tak nie wierzę, bo to teoretycznie ten mój rozwój jest taki bardzo szybki, szczególnie, że nie byłam związana z branżą pływacką, a tu tak naprawdę 5 lat temu w nią weszłam i nagle szkolę inne osoby, co dla mnie jest bardzo odklejonym w ogóle wydarzeniem w moim życiu. Ale cieszę się, że inni zauważyli, że wnoszę wartość w ich życie, bo tak właśnie do mnie piszą osoby, że jestem dla nich inspiracją. Nadal się dziwię, jak o tym mówię i tak nie czuję no, to dlaczego? Obciążenie. Dlaczego właśnie? Nie no, z dumą piersią do przodu, wypchniętą, szkole inspiruje. I tutaj w mieście rzeczywiście jesteśmy tą największą szkółką pływania niemowląt małych dzieci, co też mnie napawa dumą i stało się to tak naprawdę, jak do Torunia wprowadziłam zajęcia, to tak naprawdę po roku już miałam najwięcej dzieci w porównaniu do innych firm, co też mnie zdziwiło, że firmy, które są od kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat na rynku, jestem w stanie tak szybko jakby przegonić. Dla mnie to takie było dziwne, że tak jakby łatwo mi poszło. W sumie nie było to moim celem, po prostu chciałam robić to, co lubię, po prostu robiłam swoje, nie miałam jakichś cel takich bardzo długodystansowych. Więc no, tak podsumowując, chyba idzie mi dobrze. Jest tego, co mówią. A w ilu lokalizacjach jesteś i ilu masz podopiecznych? Jestem w 5 lokalizacjach. Oprócz w Toruniu, to jeszcze? Tak, Inowrocław i Konin, więc jeszcze zahaczamy inne województwo. Mój team liczy 5 dziewczyn, w tym ja. I dzieci, no tutaj to jest kwestia taka też rotująca, bo mniej więcej też dobrze sama wiesz, jak to bywa w naszej branży, że tutaj te zajęcia pływania wiążą się z jakąś sezonowością, ale tak rotuje nam mniej więcej około 500 dzieci. Super, no to to już bardzo dobry wynik. No ale to co powiedziałaś, weszłaś do branży 5 lat temu i sama jesteś zdziwiona, że tak szybko ci poszło, ale patrząc na to z boku, to co uważasz, że ciebie wyróżnia dzisiaj wśród innych i co spowodowało ten twój niesamowity rozwój? Na pewno odpowiedzialność. Mam takie bardzo, bardzo, bardzo wysokie poczucie odpowiedzialności. Nawet gdzie jest wieczór, czy nie wiem, jestem teoretycznie na urlopie, na wyjeździe, to ja i tak o tej firmie myślę i tak jak dzwoni do mnie któraś z moich instruktorek, to zawsze odbieram i czuję się w obowiązku, że tyle rodziców, rodzin do nas chodzi i chcę, nie wiem, szybko otrzymać pomoc czy odpowiedź na pytanie. Na pewno ta odpowiedzialność, obsługa klienta, bo zauważyłam, że w branży bywa z tym bardzo różnie, a ja dosyć sprawnie działam, znaczy jestem jedna, więc na ile mi to pozwala, to, ale z tego co widzę, to na pewno nas wyróżnia, właśnie mnie wyróżnia, że ta obsługa klienta jest miła, jest szybka i rzetelna. I ten uśmiech, bo tutaj też różne osoby z branży czy rodzice mi zwracali uwagę, że ja nie mam, wyglądam jakbym miała łatwe życie i że nigdy nie mam złego dnia. Też dzieci często mówią, pani Dominika jest taka fajna, bo ona nigdy nie ma złego humoru. Więc myślę, że to, że takie też umiejętność dopasowania do ludzi. Jestem w stanie porozmawiać naprawdę z każdym, nawet jeśli nie wiem, nie odpowiada mi osobowością, bo na przykład ma jakieś dane cechy charakteru, które po prostu nie lubię jak każdy człowiek, to i tak jestem w stanie z nim porozmawiać, bo lubię rozmawiać z innymi ludźmi i myślę, że inni ludzie czują się w moim otoczeniu dobrze i swobodnie, otwierają się. Myślę, że to są te cechy, które tak przyciągnęły. A to ja jeszcze o tej obsłudze klienta chciałam poruszyć tutaj mocniej ten temat. Jakbyś mogła powiedzieć, jak to wygląda? No sama jakby trzymasz to na swoich barkach. Ja wiem, bo byłam na tym etapie, gdzie miałam 500 osób i robiłam wszystko, jeszcze prowadziłam zajęcia sama i to mnie przygniotło. Więc jakby jak sobie z tym radzisz, żeby jakby utrzymać te standardy na najwyższym poziomie? Czy to nie uważasz, że już jest też taki moment, gdzie pojawia się lampka, że jeżeli chcesz robić i jedno i drugie, to w pewnym momencie po prostu nie dasz sobie rady?
Tak, dlatego ilość godzin na basenie znacznie ograniczyłam. Więcej godzin to moje instruktorki właśnie spędzają na basenie, co pozwoliło mi mieć więcej czasu właśnie na ten telefon i komputer. Natomiast tak, to jest ten moment, że szukam właśnie automatyzacji, jestem w trakcie budowania procesów też i takiego usprawniania tego wszystkiego, a także w głowie powolutku przekonuję się, żeby za obsługę klienta czasami, kiedy jest właśnie gorętszy okres zapisów, czy może chciałabym jechać odpocząć pierwszy raz od kilku lat, to żeby ktoś inny powierzyć mu te obowiązki. Na razie to jest u mnie w głowie, troszeczkę się przekonuję do tego, ale czasu jest coraz mniej, bo mam w planie urlop, wakacje, więc muszę już powoli. No, ta rekrutacja, kilka etapów, jeszcze wdrożenie. Tak, szkolenia, właśnie to też jest taki, wszystko ma swoją cenę, tak? Przez to też, że nie mam na przykład dzieci, no to na pewno też dodaje mi tych dodatkowych godzin w każdej dobie. Spałam momentami bardzo mało, dlatego że tych obowiązków było dużo. Gdzieś wiem i czuję, że zaniedbuję siebie czy bliskich, swoje zdrowie. Może kiedyś to było bardziej, teraz staram się właśnie to zbalansować w swoim życiu, to już czuję, że właśnie to jest ten moment, żeby coraz więcej po prostu oddawać do innych, żeby mieć czas nawet na tą kreatywność, nie? O której też A czemu powiedziałeś, że ten pomysł rodzi się powolutku? Bo ja tak zauważyłam, że przedsiębiorcy, osoby stojące na czele jakiejś organizacji bardzo często mają z tyłu głowy to, że jak oni byli na samym początku, to oni znają produkt, grupę, społeczeństwo najlepiej, więc ciężko im to oddać w ręce innej osoby i tak chyba ciężko jest zaufać z tym wszystkim, że ta druga osoba też da sobie z tym radę. Tak, ja mam bardzo wysokie takie poczucie perfekcjonizmu, musi być idealnie. Mam wrażenie, że błędy zdarzają się bardzo rzadko i nawet jeśli mi się zdarzy, to mogę obciążyć tylko siebie tym, że popełniłam jakiś błąd, okej, to jest moja wina, akceptuję to, naprawiam i idziemy dalej, ale czuję, że nikt w to się tak nie zaangażuje jak ja, co jest dla mnie, to jest oczywiste po prostu, dla kogoś to jest praca, dla mnie to jest całe życie, to jest moje jedyne dziecko, które pielęgnuję i rośnie razem ze mną. I boję się właśnie tych błędów niepopełnianych właśnie nie przeze mnie, które zdarzają się bardzo rzadko, po prostu nawet jestem w stanie zawalić na przykład nockę, żeby coś tam zrobić, żeby dowieść jakieś zadanie, czy to, co obiecałam. A boję się tego właśnie, że tej oddania tej odpowiedzialności trochę właśnie i zaufać, że ktoś też to może zrobić dobrze. Chociaż mam pewien pomysł, że jeśli to ktoś może charakterem będzie podobny do mnie i będzie miał kilka cech, które są potrzebne właśnie do wykonywania takiego zadania, nie będzie tak źle. Już mam na myśli jedną osobę, ale jeszcze o tym nie wie. Nie, no na pewno nie będzie tak źle. My też mieliśmy taki etap, gdzie zaczęłam otaczać się pomocą dookoła i na początku nie była to rekrutacja, taka, o której powiedzieliśmy, kilkuetapowa i przygotowana profesjonalnie. No i ja tam dalej byłam mocno zagrzebana, bo faktycznie jakby patrzyłam na ręce, kontrolowałam, bo chciałam, też mam manię profesjonalizmu, ale w momencie, kiedy dojrzeliśmy do tego, że do biura również musimy zrobić porządną rekrutację i tak też ona się odbyła, no to wyszło naprawdę bardzo fajnie i dzisiaj Ola, która wcześniej nie pracowała z nami w zespole, została zrekrutowana jako osoba z zewnątrz, no i ekstra sobie daje radę. Więc nie ma się co bać, takie osoby są na rynku, tylko trzeba wiedzieć właśnie, jakie muszą mieć kompetencje, jakie dodatkowo muszą być, żeby wiedzieć, żeby też fajnie weszły w nasze środowisko, to co powiedziałaś, żeby po prostu była dobra energia, było dobre flow i też żeby fajnie się razem współpracowało. No i przede wszystkim sobie pozwolić na ten krok. Bo tak, Bo ja też tak bardzo to lubię, że ciężko mi to oddać, bo przecież ja lubię to robić. Walczyłam z tym, tak, bardzo długo. To nic, że to jest niezdrowe, ale bardzo to lubię i dlatego jest tym trudniej.
No dobrze, a ten rozwój, który nastąpił tak szybko, wynikał jakby z twojego zaangażowania, powiedziałeś, z odpowiedzialności, z perfekcjonizmu, ale czy ty dzisiaj jako świadoma przedsiębiorczyni patrzysz też pod kątem tego, że sprzedajesz swoje usługi, nazywasz to i jak podchodzisz do tej sprzedaży? Co robisz? Jakimi działaniami? Długo nie nazywałam tego sprzedaż, bo po prostu robiłam swoje, a to sprzedawało się tak w sumie tak przy okazji trochę samo, więc od niedawna sobie też zdałam sprawę, że ja sprzedaję coś, sprzedaję usługi. Przepraszam, jakie było to pytanie? Sprzedajesz usługi, tak? Więc jak podchodzisz jakby do tej sprzedaży, jak ją planujesz, jakie wdrażasz działania, żeby ten wynik był coraz lepszy? Mam o tyle może łatwiejsze zadanie, że głównie ta sprzedaż i marketing opiera się na poczcie pantoflowej, na marketingu szeptanym, inaczej mówiąc, więc nie muszę za dużo tak naprawdę robić, natomiast te wszystkie działania, które właśnie inni widzą w mediach społecznościowych, to jest właśnie ta sprzedaż, czyli okazało się, że to, że właśnie czasami coś opowiadam na Instagramie, czy pokazuję, jak wyglądają zajęcia, czy montuję rolki na Instagramie, to jest właśnie sprzedawanie tego mojego produktu, co się tak naprawdę było wypadkową dla mnie, bo lubiłam media społecznościowe, lubiłam to robić, a potem się okazało, że dzięki temu po prostu tych dzieci jest coraz więcej. I czasami robię jakieś eventy, które też są mają na celu sprzedaż przed jakimiś kluczowymi momentami, przed nowym sezonem, czy wtedy, kiedy wiem, że tych dzieci może być mniej. Ale to są eventy bezpłatne, płatne, na czym się opierają? Głównie płatne, na początku robiłam bezpłatne, natomiast trochę nie mam cierpliwości do organizowania rzeczy bezpłatnych, więc zawsze jest... A czemu? Dlatego, że mamy taką specyficzną trochę organizację na basenie, że na basen nie może wejść więcej niż jakaś określona liczba osób, ale też jak przyjdzie jedna czy zero, to psuje całą organizację i też jest związane z dodatkowymi kosztami. Dlatego zawsze jakaś opłata jest, bo uważam, że nawet jak zapłacimy coś symbolicznego, to bardziej to doceniamy i szanujemy. Szanujemy też czyjś czas, bo po prostu za to zapłaciliśmy. Więc to są eventy typu zajęcia pokazowe, które raz, dwa razy w roku organizuję. To są na przykład, też na razie dopiero jeden zorganizowałam, ale na pewno będę to kontynuować. Pikniki rodzinne. To akurat w zasadzie wydarzenie bezpłatne, bo zapraszam różne osoby, które lubię albo które chciałabym poznać, które podobają mi się to, co robią w związku z dziećmi, z rozwojem dzieci, więc takie czyli właśnie... tak zwane krosowanie. Tak, tak. Środowisk. Tak, tak, bardzo fajne. Właśnie to też od niedawna to stosuję, bardzo fajnie się sprawdza i też dzięki temu poznaję różne dobre osoby, więc korzyści, same korzyści, żadnych minusów. Jest to, no i oczywiście jakieś materiały sponsorowane właśnie w mediach społecznościowych, ale ja opieram się właśnie na mediach społecznościowych, na Facebooku troszeczkę mniej, to już traktuję troszeczkę bardziej jak taką tablicę ogłoszeniową, on nie czuje tego flow Facebooka, ale za to na Instagramie jest na tyle luźno, na tyle się czuję swobodnie, że tam głównie działam i tam ta młoda mama zazwyczaj spędza czas, więc to się dobrze zbiegło też z moją branżą. A jeśli chodzi o osoby, które trafiają do ciebie i to co powiedziałeś, że większość trafia z polecenia, to w jakiś sposób to badasz, czy to wynika z rozmowy, którą prowadzisz z rodzicami? To wynika z rozmów. Nie sprawdzałam tego, bo to pojawia się tak naprawdę średnio raz w tygodniu, mniej więcej słyszę, kto od kogo trafia. Zazwyczaj trafiają właśnie od znajomych, przychodzą na basen, akurat mijają się grupami, o cześć, cześć, więc to są znajomi. To są też, się dowiedziałam też przypadkowo, że polecają mnie na przykład fizjoterapeuci, co też mnie zdziwiło, bo w sumie nigdy nie nawiązałam żadnej współpracy, ale jest to bardzo miłe. Pewnie też słyszą od innych rodziców, że jest fajnie, albo na przykład wracają i dzieci na przykład wychodzą z różnych jakichś trudności czy jakichś wad postawy i to też wtedy ten fizjoterapeuta może widzi rzeczywiście, że robimy dobrą robotę. Nie, no to myślę, że jest takie środowisko już świadome ekspertów i rodzice jak trafiają do fizjoterapeuty i usłyszą też od niego, że są takie wskazania i co daje woda w tym pływaniu niemowląt, no to też jest inne spojrzenie na to. Tak. A nie wiem, czy ty się spotkałaś do tej pory, ale ja na przykład jak wprowadzałam Bruna,
Neptuna na basen, no to zaczęło się dziać dookoła. Dużo osób mówiło, ale po co? On jest taki mały. Więc to oprócz tego, że jakby walczymy od strony przedsiębiorcy z budowaniem świadomości wśród rodziców, po co? To jeszcze tak naprawdę ze środowiskiem, bo później ten rodzic, decydując się na to, że on idzie z tym dzieckiem na basen, spotyka się z nie, że pretensjami, ale taką opinią środowiska, po co ty mu to robisz, po co ty go tam będziesz męczyć, chory będzie, bakterie jeszcze nie jest narażony na dodatkowe bakterie i tak dalej, i tak dalej. Czy z tym się spotkałaś? Tak, zdecydowanie. Często rodzice mówią, że takie głosy słyszą przy niedzielnym obiedzie właśnie, czy nie pokazują filmów z basenu, bo to wywołuje stres na przykład u babci. Więc czuję też taką misję, że edukujemy rodziców, a potem oni idą z tą edukacją dalej i edukują swoich rodziców na przykład, czy swojej rodziny. No ale to nawet trenerzy, którzy są związani ze środowiskiem pływackim, też potrafią negować jakby pływanie dla niemowlaków. Zdecydowanie. Bardzo często się spotykam z takimi pytaniami czy opiniami, że pływanie niemowląt to jest bajer, to jest coś takiego niepotrzebnego, coś, czym można się pochwalić w rodzinie czy na Instagramie, bądź trener, też dostałam takie pytania czy opinie od, jak spotkałam się z instruktorami pływania, że nic nie można nauczyć, tak małe dziecko, niczego nie można nauczyć. I ja wtedy, jak to? No właśnie, to po co? Po co chodzić z tym dzieckiem takim małym na basen? Ojejku, przede wszystkim dla mnie to, dlaczego zdecydowałam się to robić, to jest ta bliskość z rodzicem, budowanie właśnie tej bardzo bliskiej relacji, która się opiera na zachowaniu, na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa. Myślę, że mało jest takich aktywności, które angażują 100% uwagi rodzica, bo ten rodzic nawet nie ma przy sobie telefonu, chyba że ma wodoodporny i chce nakręcić filmik, ale i tak najczęściej jest za chwilę odkładany ten telefon. No i to, co mówią fizjoterapeuci, specjaliści właśnie z dziedziny rozwoju dziecka, że on przynosi efekty w postaci poprawy właśnie wad postawy czy różnych asymetrii. Nie znam się na tym, po prostu słyszę, co mi mówią rodzice, że mieliśmy na przykład zmożone napięcie i tutaj pani fizjoterapeutka bardzo nas pochwaliła. Tak, więc często jako terapia po prostu. Tak, jako terapia, rehabilitacja. Ja też widzę, że dzieci, które chodzą na basen, są znacznie pewniejsze siebie, wierzą w siebie, mają taki, właśnie pozytywnie myślą o sobie. Ja aż mam ciarki, jak o tym mówię, ale kocham to. Widzę, że te dzieci przychodzą takie nieśmiałe, takie niepewne siebie, a po kilku miesiącach, po roku na przykład współpracy idą pewnie i sami rodzice to widzą, że w innych sytuacjach są pewniejsze. Też jak rozwijają się te relacje społeczne, bo z niemowlakiem mało jest takich aktywności, na które może pójść rodzic. I to jest ta jedna z tych niewielu, gdzie inne mamy mogą się spotkać, porozmawiać, dzieci poobserwować siebie, nawiązać jakieś pierwsze relacje, zaobserwować coś pięknego. No fajnie, w ogóle cały układ motoryczny, wszystkie cechy motoryczne też się kształtują, bo to samo ja przed urodzeniem Bruna w ogóle nie interesowałam się pływaniem niemowląt i myśmy prowadzili zajęcia od trzeciego roku życia dopiero. Często to wynikało z warunków, które panowały na basenie, bo nie było małych basenów tam, gdzie my byliśmy. Tak. No ale Bruno w drodze, urodził się, no to dobra, to ciągniemy ten temat. Więc go trochę tak wykorzystałam, brzydko mówiąc. Też bym tak zrobiła, o nową grupę docelową. Nie. No ale dzięki temu jakby ja się rozwinęłam w tym temacie i on był takim moim modelem, na którym ja się uczyłam tego rodzaju zajęć. No i mogę jako mama z perspektywy czasu powiedzieć, że no efekty są niesamowite i widzę to, co się z nim dzieje, jak bardzo jest sprawny i właśnie pewny siebie, to co robi, nie boi się, odważnie idzie do przodu, więc no aż serce się raduje. Rodzice właśnie to najczęściej mówią, że obserwują inne dzieci, swoich rówieśników i wiedzą, że ich dziecko, inne dzieci na przykład nie chodzą na basen, to widać te różnice w sprawności właśnie w motoryce dużej, ale też w motoryce małej. Naprawdę, zresztą badania to potwierdzają, że dzieci, które chodzą na basen, są sprawniejsze od swoich rówieśników, które na basen nie chodzą. Korzyści jest tak wiele, że aż szkoda nie korzystać z tego. Tak, tak. No a skąd, Dominika, czerpiesz inspirację na to, żeby zajęcia wyglądały tak fajnie?
Mam też taką cechę, że jestem kreatywna, więc po prostu sobie siadam, czy patrzę na dany sprzęt, albo patrzę na organizację, czy jak wygląda jakiś basen i po prostu mogę z marszu wyrecytować ileś tam ćwiczeń. Przychodzi mi to bardzo naturalnie. Mam też bardzo fajny zespół, pozdrawiam Kasię, moją też drugą duszę kreatywną, która gdzieś tam wyjdzie się napić wodę, na przykład wraca i mam nowy pomysł. Więc zawsze się boimy, jak Kasia wychodzi się napić na przykład czy do łazienki. Więc tutaj mam, właśnie otaczam się takimi osobami, że łatwiej o tą kreatywność i sama po prostu ją mam, ale też lubię właśnie oglądać media społecznościowe, nie tylko polskie, ale zagraniczne, i tam szukam jakiejś inspiracji. Super, a powiedz mi jeszcze w takim razie, co wyróżnia dobrego instruktora pływania dla niemowląt? Mm-hmm. Oprócz tej kreatywności, że z jednej piłki jest w stanie pożonglować i zrobić coś fajnego. Mm-hmm. Myślę, że... to jest to coś, co ma instruktor, że jak dziecko widzi instruktora, to od razu się uśmiecha. Ja też właśnie sprawdzałam na rekrutacji, czy jak instruktor właśnie bierze dziecko do ręki, to jak reaguje to dziecko? Jeśli się uśmiechnęło, znaczy, że to jest dobra osoba, nawet jeśli nie ma jakichś innych cech, na których mi zależy, to wielu rzeczy jestem w stanie nauczyć taką osobę, ale... To mamy w sobie, czyli taką miłość do dzieci, czy nie wiem, czy to jest aparycja, nie wiem, co dzieci wyczuwają w osobach, ale też na pewno to zauważaj, że czy masz małe dziecko, to też wiesz, że do niektórych osób się dziecko uśmiecha, a do niektórych nie, albo na przykład nawet stroni od kontaktu z niektórymi osobami, więc myślę, że ta miłość i ta sympatia do dzieci i ta aparycja, może energia, którą się otacza dana osoba, też to poczucie odpowiedzialności, bo instruktor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci, ale też po prostu za takie zwykłe, nawet ciężko mi teraz podać jakiś przykład, ale kiedy widzimy, że na przykład jakaś mama ma trudność, żeby wejść z basenu albo żeby okryć dziecko, to po prostu ten instruktor to wyłapuje. Takie małe rzeczy, że potrafi się wczuć właśnie w sytuację czy uczucia innej osoby i pomóc, dać takie wsparcie. Otoczyć opieką. Tak, dokładnie. No tutaj bardzo skupiłam właśnie na tej opiece, na tym, żeby to było bliskościowe, pozytywne dla wszystkich. Także te umiejętności czy pomysły na ćwiczenie jesteśmy w stanie się nauczyć i nawet nie wymagałabym od instruktora, żeby umiał te ćwiczenia. To wszystko da się nauczyć, ale te takie cechy, te miękkie umiejętności, one są bardzo kluczowe i na wagę złota. To ja przejdę teraz do marzenia. Mhm. Wspomniałaś o tym, że niedawno spełniłaś swoje ogromne marzenie, mhm. Czyli wypuściłaś na rynek swoje autorskie szkolenie spływania dla niemowląt. Mhm. Opowiedz coś o tym. Pomysł zrodził się jakiś czas temu, w zasadzie 2 lata temu. Stwierdziłam, że chciałabym to kiedyś robić, ale jak pomyślałam kiedy, to takie... za 5 lat, jak już będę miała te 10 lat doświadczenia, będę mogła pochwalić się swoim warsztatem, doświadczeniem, to czego się nauczyłam, to co przeżyłam w tej wodzie. Natomiast postanowiłam znacznie przyspieszyć działania, dlatego że wiele osób pisało do mnie, że tego chcę, potrzebuję. Więc w zasadzie to się narodziło od moich obserwujących, od instruktorów, którzy do mnie pisali z całej Polski, że jestem dla nich inspiracją i oni bardzo by chcieli przyjechać na moje szkolenie. Nieważne jakie ono będzie, o czym będzie, po prostu chcą przyjechać i zobaczyć. Nie, no chyba ważne, o czym będzie. Nie, naprawdę. Niektóre osoby mówią, że nie, cokolwiek będziesz robiła, ja przyjadę. Dlatego właśnie... To już mocne argumenty. Tak. Dlatego instruktorzy, instruktorki zgłaszały, że nie mają pomysłu na ćwiczenia, że mają jakieś trudne sytuacje, nie potrafią sobie poradzić, że nie ma kogo zapytać w branży, czyli to, z czym ja się mierzyłam. Nie ma nawet kogoś się poradzić. Czasami wystarczy, naprawdę w moim przypadku, czasami jakieś kilka zdań w mojej karierze było kluczowe, żebym poszła dalej. Naprawdę jedno zdanie, jedna wskazówka od osoby bardziej doświadczonej. I ja wiedziałam, że wiele osób, tak jak ja, jest samo z tym, co robi. I czują się niepewni siebie właśnie instruktorki, instruktorzy, dlatego że nikim nie powiedział, że są fajni, że są super, że robią coś dobrego. Bardzo, bardzo jest wysoka ta niepewność siebie, bo jak
czytałam wiadomości po szkoleniu, to kilka właśnie dziewczyn napisało do mnie, że dodałam im właśnie tej pewności siebie, że nagle potrafiły wystrzelić w tej swojej takiej kreatywności i też, żeby podjąć się nowych wyzwań, tylko dlatego, że ja im powiedziałam, że to, co robią, to jest dobre, to jest super i są fajnymi ludźmi. Tak, ale myślę, że też na przestrzeni takiego rozwoju instruktora, jeżeli jesteś na początku tej ścieżki i uczysz się tych wszystkich rzeczy, ale ta postawa, którą przyjmujesz, tej pewności w wodzie, jest odczuwalna dla rodzica. Tak. I pomimo tego, ja pamiętam, jak ja zaczynałam, ja również nie zjadłam wszystkich rozumów, nie wiedziałam, jak nurkować z tym, bo na kursie podstawowym, jak uczą, jest bardzo mało praktyki, nad tym ubolewaliśmy, tak. Samej pracy jakby z dzieckiem, no i nagle przychodzi ci taki trzymiesięczniak, jak masz go w domu, to jest fajnie, bo możesz iść z nim na basen i ewentualnie z nim poćwiczyć, ale jak nie masz własnych dzieci i nie dotykałeś takiego małego dziecka, no to ogarnia cię strach. Tak. Po prostu. Mm-hmm. I faktycznie, jeżeli odnosząc się do tego, co powiedziałeś na samym początku, poćwiczymy, to zupełnie inna będzie postawa taka własnej pewności siebie, nawet jeżeli ten etap rozwoju jest powoli i my nie będziemy alfą i omegą i będziemy nie wiadomo, jakie rozwojowe ćwiczenia robić od samego początku. Tak. Mhm. Ale fajnie, że jest taka przestrzeń rozwoju i porozmawiania, skierowania się bezpośrednio do ciebie. U nas od odbiorców padło też takie pytanie, kiedy będzie następny kurs i w ogóle jak planujesz jakby dalsze takie etapy? Następny kurs będzie już w ostatni weekend czerwca, 24-25. Zdecydowałam się zwiększyć czas szkolenia, bo też takie były głosy na tym pierwszym szkoleniu. Jak planuję treści, to po prostu pytam, co instruktorzy potrzebują. Stałym elementem są na pewno pomysły na ćwiczenia, co jest dla mnie łatwe, więc dla mnie przygotowanie po prostu pliku z ponad... które liczy 200 ćwiczeń, jest z dużą łatwością go przygotowuje, ale też z tego, co widzę, instruktorki bardzo lubią obserwować, jak ktoś inny prowadzi zajęcia, bo jest to dla nich bardzo inspirujące, więc tego na pewno będzie dużo więcej w tej edycji. I też chciałabym pokazać inną metodę nurkowania niemowląt niż te, które są na szkoleniu czy w literaturze, bo uważam, że ta moja jest bardziej taka w zgodzie z dzieckiem, z jego rozwojem, bardziej szanuje granice dziecka i przede wszystkim nie bazujemy na odruchach przy tej metodzie, tylko uczymy to dziecko i tak 3-miesięczne niemowlę jest w stanie nauczyć się czegoś, że właśnie wie dokładnie, kiedy będzie zanurzone i ja wiem, kiedy ja mogę je zanurzyć, więc tutaj o tej metodzie chciałabym więcej, bo chciałabym, żeby więcej osób właśnie w ten sposób uczyło nurkowania niemowląt i też się nie bało, bo jakby ta moja metoda jest na bardzo małe kroki podzielona i z tego, co widzę, dziewczyny, jak ją wdrażają, to jest ona dosyć przystępna, ale też chciałabym, żeby instruktorki miały możliwość poćwiczenia na małych dzieciach właśnie tych ruchów, bo to tylko chodzi o to, żeby się wprawić. To też widzę, jak na przykład uczymy rodziców zanurzania, bo najpierw to długo robimy my jako instruktorki, a dopiero później rodzic sam zanurza dziecko. Ja widzę, jak osoby, które robią to po raz pierwszy raz, jakie to jest nieporadne, chociaż ja to daję rodzicom dopiero w momencie, kiedy wiem, że dziecko sobie poradzi, w razie czego jakby coś im nie wyszło. Mm-hmm. Wiem, ile trzeba tych ruchów wykonać i poćwiczyć właśnie na tym żywym organizmie, nie na lalce, która nie odwraca głowy i w ogóle jest stabilna, sztywna i plastikowa, tylko właśnie na dziecku. Nie ma emocji. Nigdy nie ma złego humoru. Tak. A najbliższa, to mówiłaś, koniec czerwca, w Toruniu, rozumiem. Tak. A planujesz gdzieś trasę po Polsce ze szkoleniami? Myślę, że nigdy nie mówię nigdy. W sumie to jest super pomysł. Na pewno na początku wygodnie mi jest organizować to w Toruniu, dlatego że mam zaprzyjaźnione lokalizacje, tam gdzie mogę zrobić część teoretyczną, ale też część praktyczną. Jest mi łatwiej organizacyjnie, ale myślę, że to też będzie rozwojowe na później, więc nie wykluczam tego na pewno. To ja jeszcze głębiej tutaj pogrzebię. Czy robisz szkolenia szyte na miarę?
dla danej organizacji, klubu, szkółki? Tak, w zasadzie już zgłosiły się do mnie dwie osoby, żebym na taką w sumie konsultację, więc już jestem po jednej, będę też przeprowadzała drugą instruktorki, która chyba na Islandii prowadzi zajęcia, więc dlatego zaproponowałam właśnie taką formę online. I tak, bo wiem, że też każda osoba potrzebuje czegoś innego, nie każdy też może przyjechać do Torunia, ale też może właśnie niektóre organizacje będą chciały przeszkolić swoich pracowników potrzebują konkretnych rzeczy, więc szkolenie jest takie bardziej ogólne, pod ogół, a wiem, że też dane firmy potrzebują jakichś konkretnych rzeczy i to zazwyczaj jest nurkowanie czy jakieś pomysły na ćwiczenia, więc bardzo chętnie. Tak, tak, ja zdradzę, że u nas w organizacji właśnie jak mieliśmy wewnętrzne spotkanie dotyczące nauki pływania dla niemowląt, to nasza ekipa trenerek zgłosiła, że one chciałyby się rozwijać pod okiem Dominiki. Ojej, serio? No przecież pisałam no ci. Ja wiem, ale nie wiedziałam, że to aż tak powiedziałam. Tak, tak, padło, że tak, pływające brzdące, jedziemy, szkolimy się, rozwijamy. Więc stąd był jakby mój kontakt bezpośrednio do ciebie. No tylko my już jesteśmy na takim etapie, że musimy to zaplanować w stosunku rocznym. To też chciałabym zachęcić, żeby planować tego typu rzeczy, bo fajnie jest tak, pojawia się też szkolenie, jak mamy jedną jednostkę do wysłania na szkolenie, no to nie jest aż taka duża kwota, ale w przypadku jakby większej ilości osób, to się robią już większe kwoty, więc jednak ten cash flow musi się zgadzać, więc jak szykujemy sobie jakiś budżet szkoleniowy na rok, to z tej puli już podejmujemy świadome decyzje. Bo zazwyczaj informacja o szkoleniach jest dosyć krótko, nie z nie wiem, rocznym czy półrocznym wyprzedzeniem i dobrze mieć właśnie to, skoro tych szkoleń jest tak mało, tak. To też dobrze być przygotowanym na to. Dlatego tak zaczepiłam o to, że jeżeli są takie osoby w takich sytuacjach, tacy liderzy, to żeby mieli na względzie, że mogą się zgłosić do ciebie i porozmawiać o takiej indywidualnej ofercie. Tak, tak, tak. Fajnie. Dobra, ja sobie podglądnę, co myśmy tu jeszcze mieli za pytanie od widzów. Zaczepiliśmy już o ten temat rozpoczynania działalności, chociaż ja tutaj sobie zapisałam, bo przypomnę, czy lepiej na początku prowadzić zajęcia z dziećmi znajomych, czy od razu zakładać działalność, to ja sobie tak pomyślałam, że warto by było też wspomnieć o tym, że mamy takie prawne możliwości, nie zakładania działalności, a świadczenia usług płatnych do kwoty w tym momencie jeszcze 1745 zł, tak. Od lipca 1800 zł, gdzie pobieramy wynagrodzenie i nie musimy mieć jeszcze działalności gospodarczej. Więc jeżeli jesteśmy na takim etapie rozwoju, gdzie świadczymy kilka usług, to jeszcze mając na względzie to, że nie muszę rejestrować działalności, już od razu tego ZUS-u płacić. Więc to jest fajne ułatwienie. Dopiero później gdzieś tam te rozmowy, decyzje rozwijające, żeby podejmować. O kurs cię zapytałam. To ja chciałabym dodać jeszcze o tym rozpoczęciu właśnie prowadzenia zajęć. Oprócz tego, że można właśnie mieć działalność nierejestrowaną, to jest super, bardzo duży ukłon w stronę początkujących właśnie przedsiębiorców lub osób, które chciałyby może w przyszłości założyć taką działalność, ale też chciałabym zachęcić, że jak zaczynasz z działalnością, to bardzo łatwo jest otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności i to są zazwyczaj niecałe z Urzędu Pracy. Tak, z Urzędu Pracy 25 tysięcy, bądź lokalna grupa działania dla twojej lokalizacji, to są bardzo łatwo otrzymać właśnie pieniądze na rozpoczęcie działalności, szczególnie, że to jest coś pięknego i wywołuje nawet u pani w biurze takie przyznamy jej. Więc chciałam powiedzieć, że to co składałam, zawsze dostawałam, dlatego że właśnie to było coś innowacyjnego. Super, super, że o tym wspominasz, że są takie możliwości jakby wejścia na rynek, żeby szukać i wspierać się też finansowaniem zewnętrznym. I jeszcze padło takie pytanie, jakie szkolenie zrobić już jako instruktor, żeby prowadzić zajęcia z niemowlakami?
już jako instruktor. Okej, okay. Oprócz takich podstawowych szkoleń, które są dostępne na rynku już jakiś czas, zachęcałabym do obserwowania w ogóle całej branży, bo bardzo często, na przykład raz w roku przyjeżdża ktoś z innej części świata, żeby właśnie na jakieś warsztaty, na jakieś konferencje, po prostu tu trzeba być na bieżąco. Tak naprawdę gdzieś raz w miesiącu sprawdzać różne strony czy grupy takie pływackie, bo tam udostępniają właśnie jakieś informacje o szkoleniach, warsztatach. Oprócz takich pływackich, tak? O to chodzi? Aha. O. No to myślę, że ten pierwszy kurs taki, który jest organizowany jako kurs pływania niemowląt, to jest taki pierwszy krok, a kolejnym krokiem rozwijającym to są szkolenia u Dominiki. Dziękuję bardzo. Tak, dziękujemy. Koniec. Chciałam tutaj oj. Ale oprócz tego na pewno dużo takich szkoleń, bo ja na przykład mam zaplecza pedagogiczne, bo studiowałam pedagogikę i chciałam zwrócić uwagę, że rodzice w tym momencie są bardzo świadomi. Bardzo świadomi, bardzo często też wiedzą więcej niż nauczyciele na przykład wychowania przedszkolnego, bo są na bieżąco, bo obserwują różne bardzo wartościowe i ciekawe treści na przykład na Instagramie i oni wiedzą, jeśli powiesz coś nie tak, coś takiego, które, co nie idzie w duchu właśnie takiej, powiedziałabym, współczesnej pedagogiki, więc bardzo warto się szkolić, bo dużo rzeczy złych słyszałam na basenie właśnie od różnych instruktorów, którzy nie aktualizują swojej wiedzy, a wiedza pedagogiczna dla mnie jest totalną podstawą właśnie w pracy jako instruktor pływania, nie tylko małych dzieci, ale też tych większych i oczywiście wszystko to, co rozwija cię. Siebie, czyli może pomóc w rozwoju firmy albo żeby stać się lepszą osobą, żeby szukać jakiejś inspiracji, żeby się szkolić, uczyć. Nie tylko takiej właśnie ta twarda wiedza pływacka, czy te pomysły na ćwiczenia, ale po prostu żeby być lepszym człowiekiem, lepiej zorganizowanym, lepiej odbieranym nawet przez inne osoby. No tutaj tak naprawdę to można też... No tym bardziej, jeżeli myślimy o tym, że chcemy się rozrastać i tworzyć zespół dookoła siebie, być liderem dla nich, to są takie rzeczy, które nie są takie proste. Tak. Lata pracy nad sobą, a praca nad sobą jest przecież najcięższą. Tak, ale bardzo ciekawą. Tak. Dobra, Dominika, na sam koniec jeszcze jeden stereotyp, który chciałabym przełamać. Otóż czy pływanie dla niemowląt prowadzą tylko kobiety? Nie, chociaż ta branża pływacka, w branży pływackiej jest bardzo dużo mężczyzn, więc ja najczęściej jednak się spotykałam gdzieś tam, że prowadzą to panowie. No u nas jest bardzo żeńsko, no tak się po prostu złożyło. Ale nie, jest dużo panów, którzy dobrze się czują, ale też sprawdzają w tej roli. Też dzieci je lubią, także nie tylko. Także zachęcam też panów, którzy lubią kontakt z dziećmi, mogą być bardzo dobrymi trenerami. Tak, więc panowie, nie macie się czego bać się, jeżeli czujecie, że bobaski, niemowlaczki są waszą pasją, to próbujcie i tego pływania dla niemowlaków. Dobrze, Dominika, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, super się rozmawiało, myślę, że takich dużo rzeczy padło i stricte związanych z nauką pływania dla niemowląt, ale też z zakresu zarządzania szkółką, więc ja trzymam bardzo mocno za ciebie kciuki i będziemy obserwować, my będziemy w kontakcie, no bo będziemy się dalej szkolić w tym zakresie. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiaj wy również dla siebie wyciągniecie bardzo dużo. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało, będziemy bardzo wdzięczni i zapraszamy na Instagram i na kolejne odcinki. Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia.